stale podnoś swoje umiejętności i szlifuj warsztat. Dobrym pomysłem są takie kursy do szkolenia jazdy albo treningi już na zamkniętych obiektach, gdzieś na lotnisku, na torze, gdzie tak naprawdę można agresywnie zahamować, można dodać gazu i w bezpiecznych warunkach po prostu zobaczyć, co się dzieje z motocyklem, ale też trzeba bardzo uważać, bo motocykl to nie zabawka.